Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym przedstawić propozycję dania może niezbyt wykwintnego, raczej bardziej ocierającego się o domowy fast food. Natomiast niewątpliwie bardzo lubianego i myślę, że po pierwsze prostego do przygotowania, a po drugie miłego na letni wieczór, kiedy jest ochota na coś ciepłego, a nie za bardzo są siły na przykład przy wysokich temperaturach, żeby jakieś bardzo wykwintne i skomplikowane posiłki przygotowywać. Mianowicie mam na myśli zapiekanki z pieczarkami. Czego potrzebujemy, żeby takie zapiekanki przygotować? Oczywiście na spód przygotowujemy sobie, i tutaj jest pełna dowolność, bagietki, bułki hot dogowe, tylko nie te takie zupełnie miękkie, tylko też takie bardziej chrupiące, podobne do zwykłych bułek. Albo można też robić z bułek zwykłych, tylko należy zwrócić uwagę wtedy na to, żeby były płaskie. Ten wariant, który ja będę tutaj proponowała, wystarcza na 8 takich zapiekanek średnich, czyli powiedzmy albo przygotowanych z takiej bardzo długiej bagietki i ćwiartki następnej, albo właśnie z 4 bułek takich hot dogowych podłużnych, albo z 4, w zależności jakiej wielkości też mamy pieczarki i tak dalej, lub 6 bułek takich zwykłych, płaskich, ale dużych. Bo będziemy przekrawać je na pół. Potrzebujemy masełko, na którym będziemy smażyć pieczarki. Pieczarek w tym przypadku około 0,5 kg. I ser 25 deko mniej więcej. Może być odrobinę mniej lub odrobinę więcej, w zależności od tego, co kto lubi. Tutaj przy serze zatrzymam się na chwilę, dlatego że różne są preferencje. Ilość tutaj jest zawsze taka sama, natomiast można sobie zrobić z serem jakimś typu Gouda albo z jakimś takim bardziej pikantnym. Lub tak jak ja będę to dzisiaj robiła z mozzarellą, ponieważ ja akurat ten rodzaj sera do zapiekanek lubię najbardziej. Oczywiście do pieczarek razem z nimi będziemy przesmażać cebulę, zwykłą, białą, najzwyklejszą taką cebulę. I jeśli chodzi o przyprawy, to ja robię w ten sposób, że na posmarowane masełkiem bułki, zanim położę na nich pieczarki i ser, posypuję odrobinę oregano, a na wierzch z kolei na ser mozzarella posypuję odrobiną bazylii. Więc myślę, że można przystąpić do przygotowywania. Na początek pozwoliłam sobie już umyć pieczarki wcześniej, żeby po prostu miały możliwość obeschnąć. Żeby dobrze umyć pieczarki, można użyć takiej czystej, nieużywanej do tej pory gąbeczki kuchennej i tą ostrą stroną umyć zarówno kapelusza, jak i nóżki. I oczywiście musimy je osuszyć. Można sobie na ręczniku papierowym, można na durszlaku, żeby po prostu później w kontakcie z rozgrzanym tłuszczem ta woda nam nie pryskała. Ja akurat piekę, podsmażam pieczarki do zapiekanek dlatego, że po prostu one ze wszystkich składników potrzebują do obróbki cieplnej najwięcej czasu. I w momencie, kiedy położyłabym surowe, to po prostu bułkę będę miała już spieczoną, ser roztopiony na gumę i dopiero wtedy mogłabym wyjąć, bo pieczarki byłyby upieczone w sam raz. Więc trzeba je troszeczkę podsmażyć, niezbyt długo, bo one nie muszą być zupełnie usmażone do miękkości, ale taka wstępna obróbka cieplna jest im potrzebna. Nieraz mi się zdarzyło właśnie jeść zapiekanki takie, które były przygotowywane z całkiem surowych pieczarek i po prostu, no, jeśli wkłada się pieczarki nawet na bez termoobiegu 180 czy 190 stopni do piekarnika, powiedzmy na te 8, no nawet 10 minut, to i tak nie jest wystarczająca temperatura, żeby pieczarka surowa zupełnie się
upiekła. Ona może nie będzie miała takiego surowego posmaku, natomiast będzie najzwyczajniej w świecie twarda. Dobrze, to ja sobie zacznę tutaj kroić pieczarki, a później opowiem o reszcie. Kroję w taką niezbyt drobną kostkę, dlatego że w pieczarkach, jak ogólnie we wszystkich grzybach, jest bardzo dużo wody i po prostu w momencie, kiedy one są przesmażane, najzwyczajniej w świecie się kurczą, więc żeby też zachować jakieś ich walory smakowe, estetyczne, żeby to po prostu nie była taka mazista breja albo po prostu jakieś zupełnie powysuszane nawiórki, te kawałki muszą być takie troszeczkę większe. I pieczarki zostały pokrojone. Ja wybieram zawsze duże, bo jakoś łatwiej mi się kroi, więc tutaj jeśli jest taka możliwość, to również tak polecam. Łatwiej jest trzymać, łatwiej kroić, ale oczywiście jest to kwestia jak najbardziej osobnicza. Tak czy siak zabiera to raptem kilka minut, więc tutaj bardziej chodzi o wygodę niż o czas, bo jeśli mamy pół kilograma pieczarek, to tak czy inaczej pół kilograma pieczarek musimy pokroić i nie ma tutaj dwóch zdań na ten temat. Cóż jeszcze? Razem z pieczarkami będę przesmażać cebulę. Tak jak mówiłam, zwykłą białą. To jest gdzieś około połówki takiej dużej cebuli albo jedna mała. I tak. W przepisach, które przeglądałam, często sugerowano, żeby cebulę przesmażać na tłuszczu najpierw. Ja wrzucam ją na 5 minut przed końcem przesmażania pieczarek. Dlaczego? Dlatego, że cebula ma tą niemiłą właściwość, że jeśli się przywrze do dna, po prostu się przypali, a przecież nie stoimy też cały czas i nie mieszamy, choćby był to jakiś niewielki kawałek, po prostu cała potrawa, czy tam w tym wypadku całe pieczarki, które będziemy smażyć z nią, przechodzą goryczą. Więc w momencie, kiedy najpierw przesmażymy cebulę i później dodamy do niej pieczarki i nie daj Boże gdzieś taki kawałek cebuli się po prostu przywrze nam do dna i się przypali, i pieczarki i cebulę całe będziemy mieć do wyrzucenia. Natomiast jeśli robimy w odwrotnej kolejności, że najpierw przypiekamy właśnie pieczarki, one puszczą już nam w trakcie tego przypiekania na tyle wody, że po prostu jeśli dodamy cebulę, taka sytuacja się nie zdarzy. Albo przynajmniej nie powinna się zdarzyć. Mi nie zdarzyła się nigdy. Oczywiście nie zwalnia to z tego, że co jakiś czas musimy podnosić pokrywkę, zamieszać. W razie gdybyśmy zorientowali się mieszając, tak, że łyżka, którą mieszamy, się nam nie ślizga i mamy wrażenie, że te czy to kawałki cebuli, czy pieczarek przywierają nam do dna, to możemy dodać po prostu odrobinę wody i leciutko dalej pod przykryciem dusić. Tutaj chodzi o minuty, ale mówię o tym, bo po prostu warto na coś takiego zwrócić uwagę. Tak więc ja sobie teraz rozgrzeję tłuszcz, pokroję, to znaczy włożę pieczarki do środka, a później zajmę się właśnie krojeniem cebuli i przygotowywaniem pozostałych składników. Do smażenia tych pieczarek, na początku oczywiście wydaje się ich dużo, później ta ilość zdecydowanie zmaleje, tak, bo zostanie z nich wygotowana woda. Wybieram zawsze garnek taki z wyższymi brzegami, żeby po prostu w trakcie mieszania pieczarki, które są lekkie, najzwyczajniej w świecie nie wypadały mi z niego. Nożem odcinam sobie z kostki masła, wiem, może z 5 deko, może odrobinkę więcej, czyli gdzieś tak jedną czwartą kostki i wrzucam do garnka na dno. Włączam sobie palnik na najpierw taki lekki płomień, bo chodzi o to tylko, żeby rozpuścić tłuszcz. Później mogę go zwiększyć. Masła w sumie na całość potrzebujemy nie więcej niż pół kostki. Ja używam właśnie do podsmażania pieczarków, obojętnie czy do pizzy, czy do zapiekanek, czy też do tych pieczarek takich duszonych, które mają być dodatkiem do jakichś innych dań, zawsze masła, ale oczywiście jeśli ktoś lubi, można dodać na przykład do tego łyżkę oleju rzepakowego. Ja oleju nie dodaję, jakoś akurat jeśli chodzi o pieczarki,
Nie współgra mi smak, a poza tym smażone pieczarki na maśle, na oleju, czego próbowałam tylko raz, wydawały mi się jakieś takie bardzo suche, więc może to był przypadek, ale jakoś od tamtej pory się zniechęciłam. Myślę, że masło jest już roztopione, więc tutaj sobie wzdłuż szlaka opieram go o brzeg garnka i delikatnie przesypuję pieczarki. Warto też sobie je tak jakby z wierzchu rozłożyć, żeby były równomiernie podpiekane przez tłuszcz. I po krótkiej chwili pierwszy raz zamieszać, żeby ten rozpuszczony tłuszcz mógł się z nimi równomiernie wymieszać. Na razie jeszcze nie dodajemy ani pieprzu, ani soli. Można, jeśli ktoś ma dużą wprawę w przesmażaniu takiej ilości pieczarek czy też innych produktów na raz, zrobić to sobie na patelni. Natomiast mi w sytuacji, kiedy po prostu nie widzę, gdzie mi się jakby gromadzi na tej patelni więcej, gdzie mniej, trudniej jest mieszać i po prostu nie chcę, żeby wypadało mi, dlatego korzystam z garnka. Przykryję sobie teraz pokrywką i co jakiś czas będę sobie zaglądała do moich smażących się pieczarek. W międzyczasie, cóż, pokroję cebulę, potrę ser. Teraz może potrę ser, tylko jeszcze wcześniej ustawię sobie w kuchence timer, albo jeśli ktoś może w zegarku, dlatego że dobrze by było, żeby te pieczarki nie piekły się dłużej niż jakieś 15 minut. Żeby po 10 dał mi znak, że jest pora na wsypanie cebuli. Cebulę akurat kroję raczej bardzo drobną, ale tutaj nie ma, inwencja pozostaje po stronie gotującego. Teraz mogę przystąpić do tarcia sera. Trzemy na grubych oczkach tarki. Jeśli wpadną nam jakieś grubiej starte kawałki, to nic, bo ostatecznie i tak cała będzie do roztopienia. Oczywiście mozzarelli nie trzy się jakoś bardzo trudno, ale trzeba to robić też w miarę delikatnie, dlatego że jest ona dosyć miękka i nawet po takim schłodzeniu dosyć radykalnym przed potarciem warto jest po prostu pocierać delikatnie, nie z całej siły, żeby po prostu ją trzeć, a nie gnieść. Następną rzeczą będzie pokrojenie bułek. Ja nie robię zapiekanek z bagietek, dlatego że po prostu bagietki są w środku bardzo szybko, robią się suche i zanim ser zdąży się na dobre roztopić, to już ich brzegi są bardzo ostre. Czasami zdarza się nawet, że zdążą się mocniej spiec. Robię albo właśnie na bułkach hot dogowych, ale nie tych miękkich, tylko tych takich bardziej chrupiących, nie tych hermetycznie pakowanych, albo na bułkach właśnie zwykłych, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były płaskie. Dlaczego? Jeśli do takiej z górką bułki, połówki tej z górnej części, bardzo takiej wystającej w górę, wypukłej, nałożymy farsz i położymy to na blaszę, tym jakby dnem do dołu, to po prostu jest ryzyko, że się nam to przewróci i w trakcie pieczenia i po prostu ten farsz nam wypadnie. Więc lepiej jest wybierać takie bułki bardziej płaskie. No a z hot dogowymi nie ma problemu, przekrawamy równo na pół i później smarujemy leciutko masełkiem. I można, tak jak ja to będę robiła, posypać sobie oregano, później pieczarki, ser na wierzch i ewentualnie mozzarella. Można też jakieś oczywiście inne składniki, jeśli ktoś lubi bardziej pikantne, to można posypać z wierzchu chili lub też na przykład do pieczarek można oprócz cebuli dodać czerwoną paprykę. Tutaj to już pełna dowolność, ja pokazuję taki wariant najprostszy. Teraz posolę pieczarki, przemieszam je raz jeszcze i później już będę czekała na czas, kiedy będę miała dodawać cebulę. W międzyczasie, jeśli zdążę, przekroję bułki.
Soli na taką ilość dodaję nie więcej niż pół łyżeczki, ponieważ na koniec będę posypywała bazylią, która też jest słona i może się na koniec okazać, że po prostu zapiekanki wyjdą nam zbyt słone. Dodam teraz pokrojoną wcześniej cebulę. Też opieram sobie deskę o brzeg garnka i delikatnie, żeby się nie sparzyć, ale też nie rozsypać cebuli na kuchenkę. Nie nożem, tylko ręką zgarniam sobie do środka. I na koniec dodaję jeszcze odrobinę pieprzu. I wszystko mieszam jeszcze raz. Przykrywam i ustawiam na 5 minut maksymalnie jeszcze do pieczenia. Przystępuję powolutku do przekrawania bułek. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby przekrawać je w połowie, żeby wszystkie były mniej więcej jednakowej grubości połówki. Jeżeli po przekrojeniu bułki, czy to hot dogowej, czy zwykłej, okaże się, że jedna z połówek się nam przechyla na którąś ze stron, to żeby uniknąć tego, o czym mówiłam wcześniej, możemy leciutko z góry ściąć ten kawałek, ale trzeba to robić tak delikatnie, żeby odciąć tylko to, co jakby najbardziej ponad powierzchnię tej bułki wystaje, żeby nie zrobić dziury, przez którą po prostu będzie nam farsz później wypadał, tak? Ja tutaj będę korzystała z oregano takiego suchego i bazylii też, natomiast na koniec jeszcze na zapiekanki położę świeżą bazylię, również w listkach. I teraz powolutku mogę przystąpić do smarowania sobie bułek. Warto mieć na tą okoliczność trochę więcej miejsca na blacie, bo trzeba je rozłożyć, przesmarować. Tego masła nie musi być dużo. Mniej więcej tyle, co na taką bułkę, czy tam kromkę, którą jeszcze z czymś układamy, więc nie wiadomo, jak wielkich ilości masła rozsmarowywać. Warto to zrobić starannie, żeby nam się jednakowo piekły. Można oczywiście też zrobić bez masła, tylko że takie wydają mi się bardziej takie po pierwsze suche i takie jakby zanadto spieczone. Posypię sobie oregano, co nadaje już im samym w trakcie pieczenia taki smak jakby lekko ziołowej grzanki, więc myślę, że jest to taki miły dodatek. Na każdą połówkę bułki wystarczy szczypta. Teraz myślę, że przyjdzie mi przystąpić do najtrudniejszej części. Mam mianowicie do nakładania gorących przecież pieczarek na bułki. Jeśli ktoś się obawia, robi to po raz pierwszy, miałby opory przed tym, żeby się nie poparzyć, faktycznie można, więc można poczekać, aż pieczarki zupełnie zostaną ostudzone, dlatego że przecież w trakcie zapiekania w piekarniku i tak zostaną ponownie podgrzane. Ja na każdą połówkę nakładam gdzieś mniej więcej 2 łyżki. Robię to nad garnkiem, dlatego że ta część gdzieś tam, która mi spadnie, po prostu trafia z powrotem do garnka, a nie na blat. Jeśli mam wrażenie, że powiedzmy duża część z tego, co nakładałam łyżką na bułkę, gdzieś tam mi spadła, po prostu dodaję jeszcze jakieś tam pół łyżki. Delikatnie można sobie sprawdzić palcami, czy są w miarę równo rozłożone, dlatego że przyjdzie na to jeszcze ser, więc im równiej rozłożymy pieczarki, tym łatwiej będzie nam go nakładać. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, jeśli pieczarki są gorące. No oczywiście są wilgotne i tam delikatnie nam tą bułkę nasączą, ale z tym nie powinno być żadnego problemu. Teraz oczywiście przyjdzie pora na ser. Z 25 dekagramów tego sera potartego jest całkiem sporo. Ja nabieram zawsze taką jedną dużą garść. Najpierw na każdej bułce rozkładam i później w miarę możliwości, jeśli mi zostaje, to po prostu dokładam. Staram się ułożyć jak największą część tej mozzarelli w centralnej części tej bułki, dlatego że
Jeśli będzie spływać, to chciałabym, żeby spływała na obrzeża, a nie na folię, na której będę układała. Nakładam ser już na bułki leżące na blacie, dlatego że nie chcę ich za każdym razem podnosić i przechylać nad miską, żeby po prostu nie spadało mi z nich to, co zostało nałożone wcześniej. Ostatni etap przed tym, jak będę je układać na blaszę, to bazylia najpierw sucha, też wystarczy malutka szczypta. Możemy sobie albo porozrywać na mniejsze części, jeśli zależy nam tylko na walorach smakowych. Natomiast jeśli na walorach estetycznych, to polecam zostawienie listków w całości. Ja moją bazylię doniczkową obrywam w ten sposób, że obrywam zawsze największe liście, a tym mniejszym po prostu spokojnie pozwalam dalej rosnąć. Przygotuję blachę. Na blachę nałożę sobie folię aluminiową i pojedynczo przenoszę połówki z zapiekankami na blachę. Myślę, że lepiej jest upiec jeszcze raz te, które nam zostaną, czy tą, która nam zostanie, niż upychać, żeby przewrócić i wysypać którąś. Piekarnika nie musimy nagrzewać, więc wkładamy blachę bezpiecznie, trzymając jedną ręką, a drugą sprawdzając, czy równo trafiamy w te korytarzyki. Nastawiam piekarnik, ponieważ będę korzystała z termoobiegu, na 180 stopni i na 8 minut. Natomiast jeśli oczywiście pieczemy bez termoobiegu, można spokojnie nastawić na 190, nawet na 200. Jeśli ktoś lubi takie bardziej wypieczone, to można piec przez 10 minut. I to właściwie tyle. Zanim wyjmę zapiekanki, przypomnę jeszcze, czego potrzebujemy do ich przygotowania. Więc na 8 zapiekanek takich z bagietek potrzebujemy jednej czwartej takiej naprawdę długiej bagietki lub 4 bułki hot dogowe lub 4 bułki duże albo 6 trochę mniejszych zwykłych pszennych, tylko należy pamiętać o tym, żeby były płaskie. Potrzebujemy około pół kostki masła, nawet troszkę mniej, pół kilograma pieczarek, 25 deko sera jakiego bądź, jedną cebulę małą w całości lub połówkę dużej i oczywiście przyprawy do smaku, czyli pieprz, sól w przypadku tych zapiekanek, które ja aktualnie zapiekam, było to oregano oraz bazylia. Tak jak mówię, jak mówiłam, pieczarki należy wcześniej przesmażyć, ostrożnie nakładać później na bułki posmarowane wcześniej masłem poszczególne składniki i piec w temperaturze około 180 stopni z termoobiegiem lub 190 albo 200 bez przez około 8 do 10 minut, jeśli ktoś lubi bardziej wypieczone. Można je podawać, nie wiem, z keczupem, z sosem czosnkowym lub po prostu bez żadnych dodatków. Mam nadzieję, że przygotowanie tego całkiem prostego dania nie nastręczy nikomu z Państwa większych trudności. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem w komentarzach. Podobnie też poproszę o uwagi, jeśli coś w podcaście było dla Państwa niejasne albo były jakieś istotne kwestie, które pominęłam. Oczywiście można się ze mną kontaktować przez Skype, mój nick to Luftilka. Również serdecznie zapraszam do kontaktu. I cóż, pozostaje mi jedynie życzyć Państwu smacznego. Mam nadzieję, że zapiekanki według mojego sposobu przypadną Państwu do gustu. Dziękuję już za uwagę i liczę na kolejne spotkania w Tyflo Podcaście w następnych jego odcinkach. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.